Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Puszczu kadencji 2024-2029. Witam serdecznie byłych gości. Witam panią burmistrz Beatę Strzemińską. Witam radnych Rady Miejskiej w Puszczu. Witam sekretarza gminy Tomasza Liszewskiego. Witam osobę prawną. Witam przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczu panią Klaudię Alczyńską. Witam sołtysów oraz przewodniczących nas osiedlowych gminy. Witam mamę pani burmistrz, panią Jadzie. Witam radnych powiatowych, pana Roberta Szymka. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Witam obecnych na sali gości. Witam serdecznie mieszkańców gminy. Może pozwolicie, że ich wsiądę. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co po złożeniu przez nich ślubowania stanowić będzie kworum niezbędne do prowadzenia obrad radnych, możliwe przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Informuję, że dzisiejsza sesja zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym jest transmitowana na żywo. Ponadto informuję, że wszystkie głosowania za wyjątkiem głosowań tajnych będą się odbywały przy wykorzystaniu elektronicznego systemu do głosowania. Wysoka Rado, zanim przystąpimy do zerwania ślubowania, proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Klaudię Alczyńską o wręczenie zaświadczeń o zborze radnych oraz burmistrza. Artykuł 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Miejska Komisja Wyborcza w Puszczu stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 roku, radnymi gminy Puszcz zostali wybrani. Pan Bartłomiej Balcerak. Pan Borczyński Szymon. Pan Frąckiewicz Marek. Pan Staszek Łodzimierz. Pan Gajcy Krzysztof. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Burczak Sylwia. Pan Pacuszka. Pani Fabicka. Pan Rojecki. Dziękuję. Pan Siekaczyński. Pan Sitek Waldemar.
Pan Sołczak Mirosław. Pan Sokołowski Andrzej. Pan Szlenda Kraszczyk. I pan Świderski Rok. Na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Puszku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 21 kwietnia 2024 roku, burmistrzem Puszcza została wybrana pani Skulimowska. Będzie odczytywał z listy obecności kolejne imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub wyboru ślubuję tak i drogą urzędu. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować zgodnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Do ślubowania przystąpi Balcery Balcery. Próbuję, tak mi to pomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Korczyński Szymon. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Kąckiewicz. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Tadeuszek Włodzicz. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Gajcyk Krzysztof Jas. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Górska Sylwia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Pacuszkarek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Pawlicka Irena. Do ślubowania przystąpi Rojecki Edward. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Siegalczyński Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Sitek Waldemar Cygnik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Sobczak Mirosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Sokołowski Andrzej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Szlenda Kraszczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Do ślubowania przystąpi Świderski Robert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Puszczy. Przystępujemy do ceremonii złożenia ślubowania przez burmistrza Puszcza. Panią burmistrz proszę o złożenie tego ślubowania. Obejmując urząd burmistrza Puszcza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję
chcę zajmować pana Marka Frąckiewicza, panią Irenę Pawlicką i pana Edwarda Rojeckiego. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych. Do zgody wyrażona. Że? Czy wyrażają zgody? To właśnie. Ale czyli panią Irenę Pawlicką, pana Marka Frąckiewicza i pana Edwarda Rojeckiego. Czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę? Tak, ja wiem. Wszyscy tak. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie w sesji. Kto jest za zgłoszonym składem komisji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady w składzie. A pani Irena Pawlicka, pan Edward Rojecki i pan Marek Rostowicz. Ogłaszam 5-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się w komisji. Skrutacyjna się ukonstytuowała. Przedstawiam członków komisji. Przewodnicząca Irena Pawlicka, członkowie komisji Marek Frąckiewicz i Edward Rojecki. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy obecnie do przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Proszę przewodniczącego Komisji Dyskusyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu przeprowadzonego na sesji w dniu 6 maja 2024 roku. Rozdział pierwszy, przepisy ogólne. Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tłuszczu radni wybierają ze swego grona spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Głosowanie przeprowadza się oddzielnie na każdą funkcję. Paragraf drugi. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie radnych. Paragraf trzeci. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna po ustaleniu przez radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej. Paragraf czwarty. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym tajne dokonanie wyboru kandydata na karcie do głosowania. Paragraf piąty. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf szósty. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Rozdział drugi. Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata. Paragraf siódmy. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz pytanie, czy jesteś za wyborem radnego, to będzie podane imię na listę kandydata, na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Obok nazwiska z lewej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna przy wyrazie tak, druga przy wyrazie nie. Paragraf ósmy. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce przy wyrazie tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce przy wyrazie nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w kratce przy wyrazie tak, jak i w kratce przy wyrazie nie, nie postawił znaku X w kratce ani przy wyrazie tak, ani przy wyrazie nie, wypełnił kartę w sposób niezgodny z ustępem pierwszym, jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf 9. Kandydata na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał ilość głosów przeważającą połowę liczby radnych obecnych na sesji, zastrzeżenie paragrafu 6. Rozdział 3. Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów. Paragraf 10. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz zamieszczone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tłuszczu. Obok każdego nazwiska z lewej strony umieszcza się jednakową kratkę. Paragraf 11. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku X w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na przewodniczącego rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X więcej niż jednej kratce, nie postawił znaku X w kratce obok nazwiska żadnego kandydata, wypełnił w sposób niezgodny ustęp pierwszy, głos taki uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf 12. Za wybranego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji, zastrzeżenie paragrafu 6. Paragraf 13.
W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, zgodnie z paragrafem 6 regulaminu przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w paragrafie 6 regulaminu, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatach, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ustępie pierwszym. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym. W dodatkowym głosowaniu oraz w drugiej turze głosowania regulamin stosuje się odpowiednio. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedstawienia do regulaminu? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, proszę o głosowanie. Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem regulaminu? Głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady w wersji przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczących Rady został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Wybór przewodniczącego Rady. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady. Proszę pana radny Sobczak. Panie przewodniczący, pani burmistrz, wysoka rado. Zgłaszam na kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu, pana Waldemara Sika. Czy pan Waldemar Sik, radny, wyraża zgodę na kandydatów? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę o dalsze zgłoszenia. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam zamknięcie list kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie akt do głosowania. Proszę o 5-minutową przerwę. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytanie z listy imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i oddawanie głosu, a następnie rzucanie akt do głosowania do urny. Przypominam, że mamy do dyspozycji parawan, za który można oddać głos. Krzysztof Jan.
Panie Księża. Teraz przechodzimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady została przyjęta. Gratuluję panu Waldemarowi wyboru na przewodniczącego Rady i życzę obecnej pracy. Proszę nowo wybranego przewodniczącego Rady o przeprowadzenie obrad. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaufanie. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować koledze Pawłowi Fudyszkowi za przeprowadzenie pierwszej części dzisiejszych obrad. Chcę również podziękować i będę brał przykład z wieloletniego przewodniczącego Rady Miejskiej w Puszczu, który od 2006 roku, Szanowni Państwo, piastował tą funkcję, czyli panu Krzysztofowi Gajcemu. 18 lat, też brawa dla Ciebie. Proszę Państwa, to brzmi zaszczyt, zobowiązanie, ale również praca. Ciężka praca, którą zdecydowaliśmy się, biorąc udział w wyborach, że będziemy wykonywać dla naszych mieszkańców. Tego Państwu życzę. Życzę tej dobrej, ciężkiej i owocnej pracy, jak również pani burmistrz, również owocnej, ciężkiej pracy. No i przystępujemy do pracy. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Mogę zabrać głos? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy wstać, czy siadać. Nie, proszę usiąść. Gratuluję serdecznie i dziękuję za miłe słowa. Zostałem przewodniczącym za kadencji burmistrza obecnego na dzisiejszej sesji, pana Krzysztofa Białka. Życzę Ci spokoju na sesjach, Wadek. I jestem pewien, że będziesz godnie reprezentował naszą Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i to dało siebie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pracy. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przed nami projekty następnych uchwał. Dotyczy wyboru pierwszego przewodniczącego Rady. Będzie to się odbywało w sposób analogiczny, tak jak wybieraliśmy przewodniczącego Rady. Także przechodzimy do zgłaszania kandydatów. Proszę bardzo, pan radny Kaczyński. Panie przewodniczący, pani burmistrz, Wysoka Rado, zgłaszam kandydaturę pana Mirosława Sobczaka. Czy pan Mirosław Sobczak wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Czy są jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie, to zamykam zgłaszanie kandydatów, tak? I jeżeli coś tam się pomylę, to proszę tutaj pan mecenas się skoryguje. I przechodzimy do głosowania, tak? To znaczy komisja skrutacyjna do pracy. Dobrze, komisja skrutacyjna. Zapraszam komisję skrutacyjną do pracy i ogłaszam 5 minut. Thank you.
Bardzo dziękuję za przeprowadzenie głosowania. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Komisję zapraszam. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 15.
Liczba posłów ważnych od panu przeciwko wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Mirosław Sobczak uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w literze C i został wybrany na pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Na tym protokół zakończony i podpisany. Bardzo dziękuję szanownym radnym i radnym za zaufanie, za oddany głos, będę starał się wypełnić powierzony obowiązki należycie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podjęcie uchwały w tej sprawie, uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 6 maja 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru pierwszego przewodniczącego Rady. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Stowarzyszeniu Gminnym, Dziennik Ustaw z 1990 roku, pozycja 609, uchwala się, co następuje. Stwierdza się wybór radnego Mirosława Sobczaka na pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Niech podniesie rękę i naciśnie przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 15 głosów za, przeciw brak i wstrzymujący się brak. Przechodzimy do następnej uchwały, to jest, przechodzimy do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady. Bardzo proszę, zgłaszamy kandydatów na drugiego wiceprzewodniczącego Rady. Proszę bardzo, pan radny Patuszek. Na drugiego wiceprzewodniczącego Rady proponuję pana Tomasza Siekaczyńskiego. Dziękuję. Czy pan Tomasz Siekaczyński wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy mamy inne kandydatury? Jeżeli nie, to zamykamy listę i bardzo proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie głosowania. Ogłaszam 5 minut. Thank you.
Waldemar Zygmunt. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Irena Pawlicka, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Marek Frąckiewicz, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Edward Trojecki. Po wyjęciu karty z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu zgłoszono kandydaturę radnego Tomasza Siekaczyńskiego. Minimalna liczba głosów do dodania ważnego wyboru do dokonania ważnego wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 15. Liczba głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Tomasz Siekaczyński uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w literze C i został wybrany na drugiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Ze swojej strony chciałem podziękować całej Radzie, mówię za zaufanie, które mi obdarzyliście i mogę obiecać, że podczas tej zaczynającej się kadencji będę godnie reprezentował Radę Miasta i Gminy. Jeszcze raz dziękuję. Wysoka Rado, przechodzimy do podjęcia uchwały w tej sprawie. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 6 maja 2024 w sprawie stwierdzenia wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, to jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609, uchwala się, co następuje. Stwierdza się wybór radnego Tomasza Siekaczyńskiego na drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały było 15. Przeciw, brak, wstrzymujących, brak. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu sesji sprawy różne. Czy ktoś z państwa, pani, panów radnych chciałby zabrać głos? Czy ktoś z państwa przybywających na tej sali chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Andrzej Kruk, mieszkaniec Centrum, ulica Wiejska. Pani burmistrz, sprawa, do którą mam do pani, jest śmierdząca.
Bardzo czujemy to losem pani, ja, radnych tutaj. Bo mieszkamy w strefie zarządzenia przez oczyszczalnię nieoportunnie zlokalizowaną w gminie centrum. W centrum miasta. Czy w związku z pani wyborem, stanowiskiem, jest pani w stanie przyspieszyć budowę nowej oczyszczalni lub chociażby zachować tempo, jakie poprzednia rada narzuciła? Bo bez tego rozwoju nie będzie żadnego, a to jest najważniejsze. I jeszcze tutaj do państwa rady się zwrócę. Od lat, czy od dłuższego czasu lobbuję budowę nowej oczyszczalni. Próbowałem rozmowy z radnymi poprzedniej kadencji. Nie chciałbym, żeby w tej kadencji takie stwierdzenie padło. Prosiłem radnych, żeby no, część funduszy chociażby wspomogli budowę tej oczyszczalni. Chciałbym odpowiedzieć. Oczyszczalnia jest potrzebna, ale mówi, słuchaj, z tego nie ma punktów wyborczych. Jeżeli tak w tej Radzie pomyślicie, wtedy to potrafię. Dziękuję panu Maciejowi. Na pewno będziemy robić wszystko i w tempie, może nawet szybszym niż poprzednia Rada, także na pewno tym problemem będziemy się zajmować. Dziś nie obiecam, że zrobimy to jutro, pojutrze, ale na pewno jest to ogromny problem i sobie z tego zdajemy sprawę, zarówno ja, jak i cała Rada. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę, nie słyszę. Jeżeli nie, szanowni państwo, to zakończymy pierwszą sesję Rady Miejskiej 9 kadencji. Życzę państwu miłego popołudnia, a radnych bardzo proszę o pozostanie jeszcze. Zamykam pierwszą sesję 9 kadencji. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze chciałam państwu serdecznie, gorąco podziękować za obecność na dzisiejszej sesji. Wszystkim państwu serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że na kolejnych też będziecie tutaj z nami. I jeszcze chciałam, proszę państwa, powiedzieć w imieniu własnym, złożyć taką obietnicę i myślę, że mogę w imieniu całej Rady, że od dziś zaczynamy ciężką pracę dla dobra gminy Tłuszcz.